Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów. Stęskniliście się pewnie za mną. Kto się stęskni, łapka do góry. Kto się nie stęskni, łapka też do góry. No i widzimy się po dłuższym czasie, ale nie miałem w ogóle czasu na nagrywanie. No, zbiory to jest intensywna praca. Niestety nie było czasu, cały dzień zbiory, wieczorem wstawianie do komór. No i naprawdę głowa czym innym zajęta niż kręcenie filmów, ale nadrobimy to zaraz. Jesteśmy w Galii Brookfield i już zakupiłem miecz Mix i by trzeba było w najbliższym czasie zrobić. Mglista pogoda, leje się, wszystko zlane. Jest to odpowiedni moment, odpowiedni taki czas, kiedy następuje zakażenie rakiem bakteryjnym. No i ta miecz Mix jest obowiązkowo w takich sadach. 5 litrów na galę Mix, na galę i 5 litrów na Jona Prince'a. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I to wszystko, ten patogen wnika tutaj przez te opadłe liście, jak widzimy, przez rany po zerwanych jabłkach. No i należy to zabezpieczyć. Pogoda jest masakryczna. Masakryczna dla nas, jest ciepło, wilgotno, także te drzewa będą chorować, zadbajmy o to. Taki jeden zabieg miedzią miksem to jest obowiązek, no i potem jeszcze 350 trzeba zrobić, albo 700. Raz, dwa, bynajmniej na odmiany bardzo wrażliwe na raka, czyli gala obowiązek, Jona Prince, młody też, stary i Daret. Niekoniecznie. Dobra, przejdziemy do pakowni. Ja już prawie zbiory skończyłem. Środa, czwartek, koniec, finito. Zaraz przejdziemy, widzimy się na pakowni. Produkt wam znany, miecz Mix, już więcej nic nie będę mówił. 5 litrów na Jona Prince'a i na galę. Jeden raz, jak wcześniej wspomniałem. Tu mamy i Daretę za dwa. To, co się nie zmieściło na pakownię, na dochłodni, no zostało, stoi na pakowni, dlatego chcę sprzedać galę. Galę chcę sprzedać, z mastkę i Brookfielda, plus alwę. Alwa chyba pójdzie na soki, ponieważ przetrzymałem ją, że miała kolor, jak złapała kolor, to się zrobiła miękka. No i to muszę sprzedać, jeszcze przemysł niewywieziony stoi na podwórku. Wczoraj się dowiedziałem, że podobno jakieś były wnioski suszowe, które należało złożyć do 31 października. Oczywiście dowiedziałem się ostatni, nie złożyłem. A wy to żeście złożyli, jak to w ogóle miało wyglądać? Następny temat. Wózek. Tragedia po prostu pracować tą zakałą. I chcę od was opinii. Szukam wózka. Może być Linde, może być Stihl, może być Manitou. Używany, nowy, polizingowy, nowy chyba raczej odpada. Nie wiem, zobaczymy jak jabłka sprzedam, temat na wiosnę, ale chciałbym waszych opinii zasięgnąć, który byłby najlepszy. Maszt 5,20 minimum, 5,20, 5,40 musi podnosić. No bo to jest zabytek, to strach tym pracować, to kiedy zwalę sobie na łeb i będzie po youtuberze. Nie, kurde, zostanę tu na tym wózku, stracę życie, także ja już nie chcę nim pracować. DU jest za niski, DU ma 3,30 czy 3,40 podnosi, no i jest za małe, także szukam wózka. Następny temat, wszystko jest, będę gazował po freszu, ale jak fajnie się komory zachowują po freszu. Słuchajcie, to co nie jest freszowane, jeden idarek jest niefreszowany, ten, a te pięknie to zbija i praktycznie te dwie komory chodzą połowę co tej. No naprawdę rewelacja. Płuczka też się mniej włącza, także w przyszłym tygodniu będę wszystko azotował. Jak chcecie, jeszcze przejdziemy, tu stoi. Widzicie, na podwórku jeszcze pełny bałagan. Koło środy skończymy jeszcze przemysł, troszeczkę do zbierania, do wyłożenia. Przejdziemy do alwy,
No w drugim pomieszczeniu stoi. Wszędzie czucie tylen, jabłka. No ale fajnie, że się udało zebrać. Część sadowników słyszę, że jeszcze będą zbierać 2-3 tygodnie. Może lepiej. Przejdziemy, zobaczymy. Pan Ferguson. Mówię, że jestem mega zadowolony z tego ciągnika. Nie będę go zwężał, tylko mu botniki założę. Okrągłe. Troszeczkę się leje ze wspomagania, ale pouszczelniać w zimę. Ale mówię, zarąbisty ten ciągniczek, tak fajnie się jeździ. Zaraz przejdę, pokażę wam tą malwę. Jakby ktoś chciał na kilogramy, mogę sprzedać super na soki, ale jest, no za miękka jest, no i myślę, że nikt jej nie odbierze ode mnie. I koloru też nie ma. Wiecie co? Żałuję, że w ogóle to wsadził. Było zostawić to w cholerę, tą pustą działkę. Tak to wygląda. Spodziewałem się czegoś lepszego. Także chyba pojedzie do pana Macierzyńskiego na sok. Nie wiem, jaka cena jest w ogóle. No ale to jest miękkie. Pod względem smakowym naprawdę jest rewelacja. No co z tego? Przyjechał do mnie odbiorca, mówi: panie, to ma wyglądać. To nie ma smakować. I tyle w temacie. Także no, jest miękkie, żółte się zrobiło. No widać porwanie, już tutaj są te uszkodzenia. Dobra. Widzimy się za niedługo. Już teraz tych filmów będzie troszeczkę więcej. Będziemy na bieżąco kręcić. Na resztę odmian możemy zrobić jeszcze zabieg cynkiem i borem. Ja będę robił. No i to wszystko, tak? I więcej nic tam nie kombinować. Po co się wpakować w koszty? No i myślę, że niektórzy mnie się pytają, czy pryskać mocznikiem. Ja bym tego nie robił. Wziąć wymiatarkę, to będzie tańsze. Przejechać tą, potem i tak kosimy patyki. Wygarnąć te liście, jak wszystko spadnie, skosić z patykami. Wiesz tam, w naszych sadach nie ma grzyba. Gdzie tam grzyb jest? Tyle co jest, to skosić rozdrabniaczem i nie zawracać sobie głowy z mocznikiem. Pytałem się o cenę nawozów kornkali, spadło na 300, bo muszę posiać. Na razie muszę analizy gleby zrobić. Także no widzicie, gospodarstwo nigdy nie zasypia. Cały czas coś się dzieje, cały czas pracujemy. Zaraz będzie karczowanie sadu, też będę pokazywał. Wyrywanie, sadzenie. No i życie się toczy dalej. Byle tylko dali nam żyć z tego, to naprawdę bardzo przyjemna praca. No ale co z tego wyjdzie, to się okaże. Dobra, pozdrawiam.